Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kuchnia francuska jest uważana za jedną z najlepszych na świecie? Przeanalizujmy to razem. Kiedy mówimy o kuchni francuskiej, nie mamy na myśli tylko jedzenia. Mówimy o bogatym gobelinie historii, kultury i tradycji tkanej przez wieki. To forma sztuki tak różnorodna, jak różne regiony Francji. Od obfitych gulaszy z Alzacji podania ze świeżych owoców morza w Bretanii, kuchnia francuska to symfonia smaków, która tańczy na podniebieniu. Sekret tej kulinarnej sprawności, wysokiej jakości składniki. Francuzi są niezmiernie dumni z używania świeżych, lokalnych produktów i to właśnie nacisk na jakość sprawia, że ich potrawy naprawdę błyszczą. Ale kuchnia francuska to nie tylko złożoność i różnorodność. Chodzi o jednoczenie ludzi, dzielenie się życiem i celebrowanie go. Czy jesteś gotowy, aby wyruszyć w pełną smaku podróż szlakami Francji? Typowy francuski posiłek zaczyna się od pysznej przystawki zwanej hors d'oeuvre. To tutaj naprawdę zaczyna się rozwijać magia kuchni francuskiej. Różnorodność jest po prostu zdumiewająca. Od prostych, ale smakowicie marynowanych oliwek i sera, po bardziej wyszukane i smakowite foie gras i escargot. Każdy kęs jest świadectwem bogatego dziedzictwa kulinarnego Francji. Francuskie przekąski to nie tylko smak, to także święto świeżych, wysokiej jakości składników. Francuzi wierzą, że jakość składników jest najważniejsza i to przekonanie widać w ich przystawkach. Niezależnie od tego, czy jest to dojrzała, soczysta oliwka, kawałek najlepszego sera czy łyżka dekadencko-bogatego foie gras, każdy składnik jest dobierany ostrożnie, aby każdy kęs był tak dobry, jak to tylko możliwe. Te przystawki stanowią doskonały początek każdego francuskiego posiłku i przygotowują grunt pod kolejne kulinarne przysmaki. To jak początek wielkiego kulinarnego występu, zapowiadającego ucztę dla zmysłów. Zanuszmy się, przejdźmy do sedna posiłku, dania głównego, czyli plat chief. Francuskie danie główne to piękne połączenie tradycji i innowacji, symfonia smaków, która tańczy na podniebieniu. To tutaj dzieje się magia, gdzie kulinarna sprawność Francji naprawdę błyszczy. Zacznijmy od Coq au Vin, klasycznego francuskiego gulaszu, w którym kurczak jest wolno gotowany w czerwonym winie z bukietem garni, a następnie duszony ze smalcem, kawałki słoniny, grzybami i ewentualnie czosnkiem. To danie jest uosobieniem francuskiej kuchni komfortowej, z bogatymi i obfitymi smakami, które rozgrzewają duszę. Sekret tkwi w powolnym gotowaniu, dzięki któremu wino zmiękczy kurczaka i nada mu głębie smaku, który jest po prostu wysublimowany. Następnie mamy ratatuj, mieszankę warzywną pochodzącą ze słonecznego regionu Prowansji. To danie emanuje świeżością letnich produktów papryki, bakłażanów, cukinii i pomidorów, a wszystko to duszone razem z czosnkiem, cebulą i hojną porcją ziół prowansalskich. Ratatuj to święto ogrodu, świadectwo francuskiej miłości do świeżych, lokalnych składników. Każde warzywo jest gotowane osobno przed ułożeniem ich razem, dzięki czemu każdy kęs stanowi symfonię odrębnych, ale harmonijnych smaków. Na koniec zanurzmy się w bouillabaisse, tradycyjnym prowansalskim gulaszu rybnym pochodzącym z portowego miasta Marsylia. To danie składa się z różnorodnych ryb i skorupiaków gotowanych na wolnym ogniu z ziemniakami, porami i mieszanką śródziemnomorskich przypraw w bogatym bulionie z dodatkiem szafranu. Buiabajs to coś więcej niż gulasz, to dzieło miłości, hołd złożony obfitemu morzu. Wymaga cierpliwości i precyzji, od wyboru najświeższych owoców morza po skrupulatne układanie smaków. Francuskie danie główne to świadectwo kulinarnej sprawności kraju, rozkoszująca zmysły symfonia smaków i faktur. Każde danie to eksploracja, podróż, która prowadzi przez różnorodne krajobrazy i bogatą historię Francji. Równowaga smaków, staranne techniki gotowania, szacunek dla składników wszystkie te elementy łączą się, tworząc prawdziwie francuskie doznania kulinarne. I na tym właśnie polega piękno plat chief, serca posiłku. Żaden francuski posiłek nie jest kompletny bez cenionego dania serowego, znanego jako fromage. W świecie francuskiej gastronomii ser to coś więcej niż tylko składnik, to forma sztuki, tradycja, symbol bogatego dziedzictwa kulinarnego kraju. Do wyboru jest ponad tysiąc odmian, a każdy ser opowiada historię odzwierciedlającą wyjątkową geografię i tradycję swojego regionu. Rozważmy kilka ulubieńców fanów: Camembert, miękki i kremowy przysmak, pochodzi z Normandii. Jest też roquefort, król niebieskich serów, o ostrym, pikantnym smaku, który jest celebrowany od czasów starożytnych. A kto mógłby zapomnieć Brie? Znana jako królowa serów, jej łagodny, maślany smak sprawia, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na kawałek picodona z Alprodańskich, czy kawałek epoises z Burgundii, każde danie serowe to podróż przez różnorodne krajobrazy Francji i uświęcone tradycją tradycje. Danie serowe to kwintesencja francuskiej tradycji, pikantna przerywnik przed słodkim finałem. Wreszcie dochodzimy do wielkiego finału, deseru lub desera. Francuzi mają niezaprzeczalny talent do tworzenia jednych z najbardziej wykwintnych słodkich przysmaków na świecie. Różnorodność jest zdumiewająca, a każdy region może pochwalić się swoim własnym, charakterystycznym deserem, odzwierciedlającym lokalne produkty i tradycje kulinarne. Zacznijmy od Cream Bruli, klasycznego i ulubionego przez wielu. To prosty deser, ale wymagający dużej precyzji. Bogata, kremowa baza kremowa zwieńczona kontrastową warstwą twardego karmelu, powstałą poprzez posypanie wierzchu cukrem i podpalenie aż do skarmelizowania. Rezultatem jest deser o doskonałej równowadze tekstur i smaków: gładki i kremowy krem pod chrupiącą i lekko gorzką polewą karmelową. Następnie porozmawiajmy o tarte tatin. Tartę tatin to piękne odwrócone ciasto w zasadzie karmelizowane jabłka na chrupiącym spodzie ciasta. To świadectwo kreatywności francuskiej cukierni, która potrafi przemienić proste składniki w coś naprawdę spektakularnego. Jabłka karmelizowane na maśle i cukrze stają się delikatne i słodkie, a ciasto pozostaje chrupiące i maślane. To orkiestra smaków w każdym kęsie. I oczywiście nie możemy zapomnieć o kolorowych, delikatnych makaronsach. Te małe, okrągłe ciasteczka przełożone razem z nadzieniem z ganasz lub kremem maślanym to widok, który warto zobaczyć. Są świadectwem finezji i precyzji wymaganej we francuskiej cukierni. Uzyskanie idealnego makaronika z gładkim wierzchem, marszczonymi nóżkami i miękkim, ale ciągnącym się wnętrzem nie jest łatwym zadaniem. To praca pełna miłości, która procentuje z każdym kęsem. Kunszt i umiejętności potrzebne do przygotowania tych deserów są częścią tego, co sprawia, że kuchnia francuska jest tak szanowana. Nie chodzi tylko o zaspokojenie ochoty na słodycze, chodzi o stworzenie doświadczenia, które zachwyci wszystkie zmysły. Każdy deser to arcydzieło, świadectwo pasji i poświęcenia cukierników, którzy je tworzą. Francuski deser to idealne zakończenie posiłku, słodka symfonia, która pozostawia ochotę na więcej. I gotowe, kulinarna podróż po Francji. Ta przygoda zabrała nas z stętniących życiem rynków Paryża, pełnych świeżych produktów, do uroczych bistro Prowansji, gdzie tradycyjne przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Próbowaliśmy chrupiących bagietek z północy, pożywnych kasulec z południa i delektowaliśmy się kremowymi serami, które są podstawą w całym kraju. Piękno kuchni francuskiej leży w jej różnorodności, złożoności i niezachwianym przywiązaniu do wysokiej jakości składników. Każde danie opowiada historię, każdy kęs zabiera cię w podróż po bogatej historii i kulturze tego pięknego kraju. Zachęcamy do zanurzenia się, odkrywania i samodzielnego digastowania tych tradycyjnych potraw. Gotuj je, dziel się nimi, ciesz się nimi. Pamiętajcie, że radość kuchni francuskiej polega nie tylko na jedzeniu, ale także na sztuce jej przygotowania i prezentacji. Więc na co czekasz? Smacznego!